dzisiaj to jest taka nowa wersja słownika polsko-polskiego. Jak jest takie słowo, które się nazywa azyl i jak gdyby uchodźcy krzyczą na granicy azyl, azyl, azyl i wtedy mogą wejść do kraju, do którego uciekają, no jeżeli znają jego język. Bo na przykład jak Ukraińcy chcą uciec przez granicę, to muszą mówić prytułok, prytułok. Po ukraińsku azyl to jest prytułok. No to nie wiem, czy któryś z Polaków to wie. Może ci, co na granicy są ukraińskiej, tak. Pewnie są przeszkoleni, o co chodzi. Natomiast Rosjanie mówią ubieżyszcze, ubieżyszcze. Po rosyjsku azyl to jest ubieżyszcze. Więc jak się ucieka do Rosji, to trzeba krzyczeć ubieżyszcze. Wtedy się dostanie azyl u Rosjan. I nawet paszport dadzą.